Hej, z tej strony Ornitronfoman. Witam Was na moim kanale. Przegląd mojej piwnicy. Pokażę Wam, trochę mi się tu nazbierało. Tu mamy jakąś naleweczkę malinową. Tutaj jest wino wieloowocowe, które zrobiłem aroniowo-jabłkowe z resztkami owoców po robieniu nalewek. Tutaj są też, to jest miks kawowy. Jest to taki od magistra, z którym pracuję, u pana Bogusława. Nie lubi nalewek śliwkowych, ale robi je. I później dodaje do nich kawę etiopską. Tu jest dereniuweczka. A jeszcze pokażę wam tu. Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest miodek pitny, który zrobiłem już 2 lata, leżakuje. Tu są szłyki. Po co dzisiaj przyszedłem? Porter leżakowany z chili wanilią, najlepsze moim zdaniem piwo ciemne w tamtym roku, w 2016, hit jak dla mnie. A pokażę wam jeszcze, a w takich butelkach robię nalewki dla siebie w zależności od koloru kapturka. Czerwony to malinowy, zielony śliwka, biały śliwko malina, czarny aronia. I też takie miałem ćwiarteczki, to dawałem znajomym pod choinkę, koleżankom z pracy na przykład. No, powiem wam, jeszcze warto wspomnieć, to jest świetne, bo to jest porzeczka z aronią, taki owoc, porzeczka aronia, mieszaniec bardzo dobry, lekko kwaskowate, lekko słodkie. Czekajcie. Więc tak, to sobie zabieram. Tutaj w skrzyneczki widzicie, tam u góry są porterki takie, co kupiłem do leżakowania, jakieś na przykład gryczany, jakiś rysik, a na tej dolnej były właśnie sekundka, tak wam macham, sorki. Na tej dolnej bo kupiłem całą skrzynkę tych porterków leżakowanych z chili wanilią. No tam zostało może ze 4. Bardzo dobra. A tutaj jest melasa cukrowa. Miałem robić whisky, ale chwilowo nie mam natchnienia, więc sobie stoi w piwnicy i czeka na lepsze czasy. No cóż. Tak, to ja, hello. Specjalnie dla was moje czaderskie okulary. Gangsta. Ryj. Dobra, kończymy już, bo to trzeba iść na górę, się napić browarka, odpocząć troszkę. A dzisiaj mam co pijać, bo w końcu udało nam się pewne sprawy załatwić. I jestem zadowolony, więc trzymajcie się. Hej, popowiadam wam w sobocie, jak już sprawy sfinalizują się, to wtedy już będzie wszystko tip-top, to będę mógł poopowiadać. Na razie nie chcę jak to się mówi? Pozapeszać. No hej.